Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Czołem, kapitanowie, Szparagus z tej strony. Witam was serdecznie w kolejnej powtórce. Moi drodzy, dzisiaj wam pokażę okręt, który generalnie pokazywałem dosyć rzadko, ale był na kanale w bitwach randomowych. Dzisiaj będzie w bitwie rankingowej, to jest USS Black. Sponsorem tejże bitewki, jak widzicie, jest kolega Zupa z klanu Łobuz. Okręt jest dosyć fajny. Jest podobny do Fletchera, ma w zasadzie takie same właściwości, kamuflaż na 5,8, czas przestawienia steru wynosi 3 sekundy, średnica zawracania 560 metrów, więc ma wszystkie cechy okrętu amerykańskiego, łącznie z tymi negatywnymi, między innymi tą trajektorią lotu pocisków. Mamy tutaj 5 dział, 127 mm, prędkość początkowa pocisków to jest chyba 792 metry na sekundę, co powoduje, że one do celu lecą dość długo. Ten okręt ma cechę, której nie ma Fletcher, ani nie ma Chung Mu. Specjalnie mówię o tych dwóch, bo to są konstrukcje podobne. Tą cechą jest posiadanie jednocześnie dymu i radaru. Kiedyś sobie zażartowałem, że być może byłoby łatwiej, gdyby jeszcze dodać mu na przykład sondę hydro. Wówczas mielibyśmy Belfasta na poziomie 9. Tak się oczywiście nie stanie, to był oczywiście taki żart z mojej strony. Natomiast co jeszcze można ciekawego powiedzieć na temat tego okrętu? Słuchajcie, wymienię wam kilka cech torped, jakie posiada ten okręt. Ten okręt posiada torpedy, które mają alfę 21600, więc rewelacyjnie. Które mają fantastyczny zasięg, bo zasięg tych torped wynosi 13,7 km, więc również tak naprawdę powiedziałbym fantastycznie. I tak jak sobie patrzymy na statystyki tych torped, to mogłoby się wydawać, że są naprawdę że są fajne, że są dobre. Niestety mają jeden minus, mianowicie ich prędkość wynosi raptem 43 węzły. Jak się domyślacie, gdybyście grali sobie na przykład na bitwie randomowej, to taki Chabarowsk przed tymi torpedami jest w stanie uciec, bo on rozwinie więcej niż 43 węzły, zwłaszcza jeżeli odpalicie boosta, jeżeli użyjecie flagi, podobnie będzie zle terrible, więc są to torpedy wolniejsze niż niektóre okręty. Natomiast wierzcie mi, że na te torpedy wielu przeciwników się potrafi nadziać. Mnie również się to zdarzało. Nawet nadziewają się niszczyciele, ponieważ wy wystrzelicie te torpedy. One płyną tak wolno, że ten niszczyciel już jest przekonany, że już jeżeli by miały płynąć, to by do niego dopłynęły, a tu nagle niespodzianka. Ich kamuflaż wynosi 900 metrów, co powoduje, że widzimy je w ostatniej chwili. Oczywiście parametry tych torped można zmodyfikować poprzez chociażby przyspieszenie torped za 2 punkty z kapitana. Wtedy to będzie 48 węzłów. Powiem wam szczerze, że zastanawiam się, czy jest to gra warta świeczki, bo ich zasięg się wówczas skróci o te 20%, czyli powiedzmy 2,6-2,7 km. No i nadal będą grywalne, ale nie wiem, czy jest sens inwestowania 2 punktów w tąże umiejętność, ponieważ to nadal będzie tylko 48 węzłów. Jeżeli macie ten okręt i macie jakieś pozytywne spostrzeżenia na temat przyspieszania torped w tym okręcie, to proszę podzielcie się komentarzem pod tym filmem. Będzie to dla mnie cenny feedback. Tutaj mamy dym typowo amerykański, więc naprawdę wygląda to dobrze, on tam trwa gdzieś około 2 minut i właśnie do tego ten radar, który ma zasięg co prawda tylko 7,5 km i czas działania również jest zbyt długi, natomiast no jest to komfort. Blacka można dość często spotkać na bitwach rankingowych ostatniego sezonu i to jest właśnie powtórka z takiej bitwy i zobaczycie w tej bitwie, że mimo że te torpedy są takie, jakie są, czyli tak naprawdę mają tylko jedną wadę, tą prędkość, bo pozostałe parametry są naprawdę fantastyczne, no to mimo że mają tą wadę w postaci prędkości, to zobaczycie, że ulokować torpedy w przeciwnika tutaj można jak najbardziej i ta bitwa będzie tego przykładem, a obrażenia będą zadawane, moi drodzy, nie tylko
z torped, ale również z działu. Zobaczcie, jest dymek, jest radar, Kitakaze nas nie widzi, no to jest zmora. Tym bardziej, że teraz może do niego strzelać tak naprawdę kilka, zobaczcie, okrętów. Teraz jest to, co się zmieniło w mechanice, jest kara. Strzelaliśmy, wypłynęliśmy z dymu i już nas widzą przez te 20 sekund. Gdyby kolega tutaj w tym dymie postał dłużej, to nie byłby wykryty, ale postanowił z tego dymu wypłynąć, w związku z tym przez pewien czas miał spota, ponieważ strzelał. To samo dotyczy chowania się za wyspami. W poprzednich patchach było tak, że jeżeli strzeliliście, schowaliście się za wyspą i 10 sekund później wypłynęliście zza niej, to już tego spota nie było. W tej chwili jest tak, że kara wynosi 20 sekund, niezależnie od tego, czy się schowacie w dymie, czy się schowacie za wyspą. Wygląda to w ten sposób, że oddajecie salwę, chowacie się w dymie lub za wyspą. Jeżeli w ciągu 20 sekund z tego dymu lub zza wyspy wypłyniecie, nadal będziecie mieli spota. Uważam, że z jednej strony jest to dość uczciwe, nie będzie to miało nie wiadomo jakiego wpływu na to, co się dzieje. Oczywiście no, przeżywalność niszczyciela zapewne lekko spadnie, bo pamiętajmy, że dym na przykład to jest magnes na torpedy. Właśnie jedną żeśmy zaaplikowali, a to powoduje, że często z tego dymu tym niszczycielem wypływamy. Jeżeli wcześniej w dymie strzeliśmy, no to niestety bywa tak, że będziemy przez chwilę jeszcze przynajmniej widoczni. Będzie szła kolejna salwa torped, jak widzicie. Nie, tym razem, nie, no właśnie, zobaczcie sobie na czas przeładowania. Została wystrzelona torpeda, kolega jest trochę obity, na pewno ma perki na przeładowanie tych torped i przeładowanie trwa minutę, ponieważ bazowo przeładowanie torped w Blacku trwa 96 sekund. Tutaj oczywiście są te boosty, natomiast no, 96 sekund czas przeładowania torped to nie jest czas naprawdę długi, to również wydaje mi się, że jest atut, jeżeli chodzi o te torpedy. Na Fletcherze ten czas taki najkrótszy przy bitwie randomowej wynosi, moi drodzy, zobaczcie, wolne torpedy i będą trafiały w cel. Ten czas wynosi 81 sekund, jeżeli mamy ulepszenie na torpedy z modułów oraz jeszcze do tego z kapitana, tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda, także tutaj naprawdę nie jest źle. I widzicie, druga salwa torped, która płynęła bardzo wolno, również dosięga przeciwnika, jak widzicie, i okazuje się, że mamy już na swoim koncie dwa fragi i zaczynamy tutaj rozdawać karty. Być może tych fragów będzie zdecydowanie więcej. Jeszcze się pojawia e-booki, to e-booki będzie spokojnie do zatopienia. Zobaczcie, ono tutaj pokazuje burtę, tu nawet można by było sobie postrzelać z pepeków. W tej chwili te obrażenia, widzicie, tutaj nie wchodzą za duże, ale z hajków jak najbardziej. Zobaczcie, jeszcze jest pożar, cyk, nie ma e-bookiego. Teraz wypływamy z dymu, mieliśmy przez chwilę spota, ponieważ widział nas samolot, no i teraz będziemy szukali jeszcze tych przeciwników, którzy nam na mapie tutaj zostali. To jest niszczyciel i pancernik, konkretnie Black oraz Musashi. No teraz już zupa tutaj bez pardonu będzie strzelał sobie do tego pancernika 9 tieru. No i zobaczymy, jak ta sytuacja tutaj się rozwinie. Mamy uszkodzony silnik. Niestety nikt nie spotuje, a moglibyśmy jeszcze tutaj zrobić sobie troszeczkę dodatkowych obrażeń. Niestety nikt nie spotuje, a to powoduje, że musimy sobie wypłynąć z tego dymu, aby móc do przeciwnika postrzelać. On oczywiście działa artylerii głównej, ma, jak widzicie, skierowane totalnie w drugą stronę, co oznacza, że na pewno z tych dział do nas nie strzeli. On ma inne zmartwienia, tam są zmartwienia w postaci pancerników, tu jest jedno Musashi, tu jest jeszcze Jombard, więc to jest problem tego Musashiego z drużyny przeciwnej, no ale tam nasz Jombard będzie musiał uważać na Blacka. My jeszcze mamy krążownik Dimitri Donsko i on również na pewno będzie tego Musashiego tutaj starał się obijać na tyle, na ile będzie mógł, a my się tutaj cały czas do przeciwnika, zobaczcie, zbliżamy, jesteśmy coraz bliżej, no i być może za chwilę uda się go również storpedować, bo wypływa tutaj do nas na naprawdę bardzo małym dystansie. Jestem tylko ciekaw, jak na tym małym dystansie się te torpedy sprawdzą. Tutaj już zupa idzie naprawdę na hardkorze. Za chwilę będzie dzieliła
taka odległość, która, no, bez względu na to, czy mamy dym, czy nie, te dwa okręty będzie po prostu spot, nawet jeżeli postawimy zasłonę dymną. Zobaczcie, zupa tutaj wyczekuje. Dział Musashi nie zdąży na pewno obrócić, to w ogóle nie ma opcji na takie coś. No i zobaczcie, te torpedy, 21 tysięcy. Tutaj z zimną krwią zupa zagrał, poczekał na to, czy te torpedy zatopią ten okręt, czy nie, wstrzymując do ostatniej chwili decyzję o wystrzeleniu kolejnej jakby salwy torped. Te torpedy się mogą choćby teraz przydać na tego Blacka, a być może wystarczą. Moi drodzy, zobaczcie, działa, zobaczymy. Tutaj ten Black mógł również torpedy w naszym kierunku wystrzelić, pewnie chciał zapolować na krążownik, ale to już jest jego koniec, a my przechodzimy do podsumowania bitwy. No i co, mamy podsumowanie bitwy. Bitwa była krótka, bo coś około 10 minut, więc nie ciągła się nie wiadomo jak długo. 130 tysięcy obrażeń to jest wynik końcowy. Mamy Krakena, moi drodzy, 5 fragów, mamy między innymi duży kaliber. No jak się okazuje, zobaczcie, aż 9 torped udało się ulokować. Ktoś powie, że akurat taka sytuacja, no ale takie sytuacje w bitwach, słuchajcie, się zdarzają, w randomowych bitwach również. Ja jakiś czas temu na streamie, jak się spotkałem właśnie z Blackiem, którymś z tych mniej zwrotnych okrętów, chyba to był Kitakaze, niestety okazało się, że zapomniałem, że te jego torpedy będą tak długo i tak daleko płynąć i niestety tym Kitakaze się na taką torpedę nadziałem, a ponieważ torpeda zadaje ponad 21 tysięcy obrażeń, niestety znalazłem się w porcie. I to są właśnie takie wolne torpedy, które potrafią również zrobić krzywdę, także one tak naprawdę, słuchajcie, nie są aż takie złe, jakby to mogło się wydawać. Niemniej jednak bitwa naprawdę fantastyczna. Tutaj kolegi, 5 fragów spośród 6 przeciwników. No ja myślę, że jeszcze dostanę jakąś bitwę waszą z 6 fragami i pewnie będę chciał pokazać. W zasadzie to już mogę powiedzieć, że już takie bitwy na mojej skrzynce wylądowały. Jest to kwestia tego, czy uda mi się na nagranie tych bitew znaleźć czas. Exp ten bazowy, jak widzicie, nie jest tutaj jakiś powalający. To jest niecałe 1700 punktów, ale w tym wypadku najważniejsza, moi drodzy, jest wygrana. Zobaczcie, Missouri przyjęło 73 tysiące obrażeń, Musashi 45 tysięcy, no i te mniejsze cele dostały tych obrażeń dużo mniej. Myślę, że gdyby się udało trochę więcej obrażeń wsadzić w Kitakaze czy w Blacka, ten wynik, jeżeli chodzi o expa bazowego, byłby zdecydowanie lepszy. W trakcie tej bitwy udało się zarobić netto 550 tysięcy z kontem premium. Zobaczcie, modyfikatory dały 108 tysięcy, więc to było plus 20% prawdopodobnie z jakiejś flagi. Obsługa minus 60%, także okręt, jak widzicie, zarabia naprawdę bardzo, ale to bardzo przyzwoicie. Bez konta premium zarobek wyniósłby 335 tysięcy, więc jak na 9 to również nie jest jakiś wynik tragiczny. No i co, moi drodzy, fajny ten okręcik, nie? Gdyby mnie się udało wbić 8 rangę, a niestety z 10 spadłem na 12, to pewnie tego Blacka bym sobie zakupił, bo brakuje mi 350 stali do 14 tysięcy. Niestety prawdopodobnie nie będzie mi dane tego zrobić. Ja jeszcze spróbuję w najbliższym czasie te rankingówki być może pograć i zobaczymy, co z tego wyniknie. W tym filmie to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Zapraszam do subskrybowania kanału i mówię wam do usłyszenia.